Ciekawostka, którą zaprezentował Samsung na IFA 2013, czyli zagięty panel OLED w telewizorze, który już niedługo będziemy mogli kupić. Jest tutaj 55 cali. Tak jak wspomniałem, telewizor jest lekko zagięty. Co prawda, jak widzicie, ta ramka, która jest dookoła, próbuje tworzyć wrażenie, że to zagięcie jest naprawdę widoczne. Natomiast jeśli przyjrzymy się lepiej samemu panelowi, jest to minimalne, tak naprawdę minimalne. Aczkolwiek, jak tłumaczą ludzie z Samsunga, pozytywnie wpływa to na oglądanie naraz dwóch kanałów przy użyciu specjalnych okularów. Dzięki zagięciu efekt jest dużo lepszy. Natomiast warto jeszcze wspomnieć właśnie o samym panelu. OLED do tej pory nie jest zbyt powszechny w telewizorach, natomiast kolory, które tu widzimy dzięki zastosowaniu właśnie tej technologii, są dużo bardziej nasycone. Czerń jest głęboka, dlatego bo nie jest podświetlona tak jak w telewizorach LED-owych. Efekt dzięki temu jest dużo, dużo lepszy i fajnie, że coraz więcej OLED-ów będzie na rynku. Cieszę się, czekam. Prawdopodobnie w przyszłym roku i w następnym będzie coraz więcej takich telewizorów. Póki co niestety jeszcze będą dość drogie.